Prowadzę kanał na YouTubie, prowadzę blog. Teraz zaczęłam nagrywać podcast z Cezarym. Problem polega na tym, że jestem przede wszystkim mamą, ale i menadżerem Cezarego i to tak dużo zabiera mi czasu i tak już śpię czasami po 5-6 godzin i bardzo bym chciała zadbać o te inne kanały. One są, wiem, że ludzie często na przykład lubią do nich wracać, ale no niestety nie mam czasu, a się nie rozdwoję, także może kiedyś jak będę miała tej mniej mojej pracy zawodowej, może jak dzieci bardziej podrosną, to skupię się na tych kanałach, ale jak na razie szukam rozwiązania, żeby móc je dalej rozwijać, a jednak nie kosztem siebie. Może kogoś do pomocy przyjmę, nie wiem, ale jak na razie się nie rozdwoję, a mam priorytety w życiu. Na pewno za 10 lat nie chciałabym być jeszcze babcią. Bo moja córka będzie mieć 22 lata i myślę, że ja zostałam mamą, jak miałam 21, także ja bym jednak nie chciała jeszcze być babcią, ale oczywiście decyzja należy do niej. Myślę, że zawodowo będę w zupełnie innym miejscu, to znaczy mam nadzieję, albo pewnie tak będzie, że za kilka lat Cezary już nie będzie potrzebował takiego agenta, który będzie, można powiedzieć, się nim opiekował przez cały czas, tylko może zamieni to na jakąś agencję aktorską albo ktoś zajmie moje miejsce, ja bardziej będę mogła się swoją drogą zająć. Pewnie to będzie droga naukowa, bo w tym roku od września, od października tak naprawdę ją zaczynam. Więc myślę, że będę w zupełnie innym miejscu niż teraz, znając mnie na pewno.